Królu, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Księga Daniela, 2, rozdział 31, werset. Wielki i straszny posąg. Z uderzającą zwięzłością historia narodów jest przedstawiona królowi przez ten dziwny posąg człowieka, składający się od głowy do stóp z różnych metali. Głowa ze złota reprezentuje pierwsze uniwersalne imperium Babilon po tym, jak Bóg usunął swój tron z Izraela. Wspaniała, ale krótkotrwała monarchia ustępuje miejsca królestwu medoperskiemu, pierś ze srebra, po którym następuje greckie imperium Aleksandra, brzuch i uda z mosiądzu. Wreszcie nogi i stopy obrazu reprezentują czwarte królestwo, silne jak żelazo, brutalne, niszczycielskie, w którym nie trudno rozpoznać imperium rzymskie. Jego historia, której pierwszy etap zakończyła inwazja barbarzyńców, obecnie ustępuje miejsca temu, co zostało nazwane okresem Kościoła lub wielką parentezą. Zgodnie z proroctwem, Imperium Rzymskie musi wkrótce zostać odtworzone na krótki czas. Pojawi się w nim element słabości, reprezentowany przez mieszaninę gliny i żelaza, 10 królów odróżnionych od rzymskiej bestii, co widzimy w objawieniu 17, rozdział 12, werset, który uczyni je podatnym na ataki, bo to nam dokumentuje Daniela 2, rozdział 41 do 42 wersetu. Następnie od góry oderwie się kamień bez użycia rąk, czyli zacznie się nowe przymierze i wprowadzenie Królestwa Chrystusowego. Nowe przymierze położy kres panowaniu człowieka ziemi, o czym mówi Psalm 10, werset 18, dla pełnego błogosławieństwa ziemi.